Trzy dni temu odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Posadę objął Czesław Michniewicz, a w internecie zrobiło się głośno o sprawie korupcyjnej, w którą mógł być zamieszany nowy selekcjoner. Dziś jednak nie o tym, bo większość rzeczy została wyjaśniona w Hit Parku na kanale sportowym, więc jak ktoś chce posłuchać, to tam właśnie może wejść. Ale do rzeczy. Jakiś czas temu zrobiłem na kanale dwie ankiety. Przed ostatecznym werdyktem spytałem się, kogo wolicie, Michniewicza czy Nawałkę? Oraz już po samym wyborze, jak wam się on podoba. No i średnio się wam podoba. Nie chcę nikomu mówić, jak ma myśleć. Jestem także na tyle mądry, by wiedzieć, że nie jestem na tyle mądry, żeby wypowiadać się na tematy w stylu, który trener jest lepszy, ale dzisiaj postaram się was przekonać, że Michniewicz nie jest wcale aż tak złym wyborem. I przy okazji ugotuję owsiankę, żebyście się tam nie nudzili. Zacznijmy od tego, dlaczego wam się nie podoba trener Michniewicz. Bo jest Polakiem. Okej, cóż, jak większość trenerów reprezentacji Polski w ostatnich latach. W sensie rozumiem, że trenerzy w Polsce grający na swoich podwórkach mogą mieć mniejsze doświadczenie od trenerów zarządzających ekipami z europejskich średniaków, bo na nic innego nie stać nas raczej. Ale to nie zawsze idzie w parze z korzystnym rezultatem. Przypominam tylko, że ostatni selekcjoner też był z zagranicy, a mimo no, nie najgorszego poziomu gry, wyników dobrych to on raczej nie robił. No, chyba, że zwycięstwo z Albanią, Andorą czy San Marino uważamy za sukces. Sukces? Sukces, ale chyba nie. Bo sprzedawał mecze. Cóż, domniemanie, ale okej. Każdy niech myśli jak myśli. Jestem na 99% pewny, że meczu reprezentacji Polski on nie sprzeda. W sensie, do memu fajnie, ale każde inne kryterium oceniania, poza faktycznym ocenianiem trenowania, jest raczej niepotrzebne. Bo Nawałka lepszy. Adam Nawałka osiągnął zdecydowanie najwięcej ze wszystkich selekcjonerów w XXI wieku i to jest fakt. Sukces na Euro 2016 był tak duży, że trener Nawałka zgarnął masę fanów. Fanów, którzy jednak mogą kierować się trochę nostalgią, niż faktycznymi liczbami. Po słabej końcówce w reprezentacji, gdzie odpadliśmy w kiepskim stylu z Mistrzostw Świata, Nawałka zajął się trenowaniem Lecha Poznań i został zwolniony po 11 kolejkach. I spoko, każdemu zdarza się gorszy okres, tylko że od tej pory nie trenował już nikogo. Więc wiecie, jeśli w Polsce często się mówi o tym, że zawodnicy, którzy nie grają w swoich klubach, nie powinni grać w kadrze, to co powie się na trenera, który od 4 lat nie trenował nikogo? I okej, tak jak mówiłem na początku, ja na piłce się generalnie nie znam, ale no musicie przyznać, że do CV nie wygląda to najlepiej. Bo w Legii sobie nie radził. Czesław Michniewicz objął Legię w 2020 roku i zdołał w łatwym stylu zdobyć nią mistrza Polski, awansować do Ligi Europy, pokonać Leicester i Spartak Moskwa. Czy to wygląda jakby sobie nie radził? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Czy winą Michniewicza jest obecna forma Legii i fakt, że znajduje się w strefie spadkowej? Moim zdaniem nie. Problemu doszukiwałbym się jednak gdzieś wyżej. Podsumowując, nic ciekawego nie powiedziałem, ale przynajmniej wiecie już, jak zrobić owsiankę. Pozdrawiam.